Most toruński zamknięty. Oczywiście dowiadujemy się o tym tego samego dnia, w którym został zamknięty, czyli 12 sierpnia. Jak poinformował Grzegorz Pająk, kierownik Wydziału Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Koninie, zamknięcie mostu nastąpiło w związku ze spojmowaniem kostki granitowej. No dobrze, nie ma sprawy, niewiele nam to mówi, ale chcielibyśmy się jeszcze dowiedzieć, czy jest to naprawa w terminie gwarancji, czy już po gwarancji. Czy za tą pracę zapłaci Urząd Miejski, czyli podatnicy, czy będzie to po prostu praca wykonana w ramach gwarancji przez wykonawcę. Takie informacje nas bardzo interesują jako podatników, jako mieszkańców. Takie informacje powinny docierać do nas na stronie konin.pl. Po pierwsze, a po drugie, informacja, że most toruński będzie zamknięty, powinna docierać już 2-3 tygodnie wcześniej i nie tylko przez SMS, ponieważ opcja SMS nie została wybrana przez wszystkich mieszkańców i do dziś na przykład ja nie mam i nie życzę sobie tego. Także polecam, żeby następnym razem na stronie konin.pl były takie informacje o zamykaniu ulic, o remontach znacznie wcześniej. Dziękuję bardzo.